Cześć! Dzisiaj recenzja jednego z najlepszych sportowo-turystycznych kasków na rok 2024 z zakresu cenowego około 1500 zł. Miałem okazję jeździć w tym modelu, więc myślę, że będzie to wartościowy materiał. Opowiem o fittingu tego kasku, o wentylacji, o masie, o wytłumieniu i ogólnym wrażeniu z jazdy. Nieskromnie powiem, że jako doradca klienta oraz tester odzieży i akcesoriów motocyklowych miałem okazję jeździć w dziesiątkach kasków, poczynając od tej najniższej półki cenowej przez średnią aż po najwyższą. I pomimo tego, a może właśnie dlatego, ten model zrobił na mnie tak duże, pozytywne wrażenie. Jeżeli macie do wydania taką kwotę na kask, to zdecydowanie powinniście rozważyć ten model, czyli Caberga Drift Evo 2 Carbon. Kask ten występuje również w wersji z włókna szklanego. Ta wersja jest nieco cięższa, natomiast jest około 250 zł tańsza. Więc mamy wybór. Pod innymi względami te kaski się nie różnią. Oczywiście linki do tych kasków znajdziecie w opisie. Dlaczego ten kask zrobił na mnie tak duże wrażenie? Po pierwsze, przez masę. Zastosowanie włókna węglowego sprawiło, że kask ten ma bardzo niską masę, jak na kask sportowo-turystyczny z nową normą EC2206, ponieważ dla rozmiaru M mamy tutaj tylko 1350 gramów, co jest rewelacyjnym wynikiem, jak na kask o takiej specyfikacji. Mamy tutaj długą blendę przeciwsłoneczną, mamy też wizjer o bardzo dużym polu widzenia. Dzięki temu możemy jeździć w tym kasku zarówno w motocyklach, gdzie pozycję mamy wyprostowaną, czyli na motocyklach turystycznych czy też nakedach, jak i na motocyklach sportowo-turystycznych oraz sportowych. Gdybyśmy chcieli jechać na tor, nie ma problemu. Zapięcie, jak przystało na rasowy kask sportowo-turystyczny, jest to zapięcie DD. Mamy możliwość montażu interkomu. W dodatku możemy tutaj śmiało zamontować w zasadzie każdy uniwersalny interkom, na przykład z poprzedniego kasku, jeżeli posiadamy taki interkom. Kask ten ma świetne wytłumienie, bardzo przyzwoitą wentylację jak na kask sportowo-turystyczny, ale nie będzie to model dla każdego. A dlaczego? Tego dowiecie się z dalszej części materiału. Ja mam na imię Mariusz, jestem doradcą klienta w sklepie mototour.com.pl. Zajmuję się także testowaniem odzieży i akcesoriów motocyklowych. Witam na kanale Tylko Jazda z Mototour i zapraszam na filmy. Ten kask, kiedy pojeździłem w nim chwilę, zrobił na mnie ogromne wrażenie i śmiało mógłby konkurować z kaskami nawet i dwukrotnie droższymi. Dlaczego? Pierwsza sprawa, kiedy bierzemy ten kask do ręki, już może nam to dać podpowiedź, a kiedy założymy ten kask na głowę, bardzo czujemy wagę tego kasku, a w zasadzie to, jak ten kask jest lekki. Powiedzieć o tym kasku, że po prostu jest lekki, to jest niedopowiedzenie. Jak na kask sportowo-turystyczny z blendą przeciwsłoneczną i z nową normą EC2206, która sprawiła, że ogólnie kaski stały się cięższe, to ten kask po prostu jest wybitnie lekki. Mamy tutaj 1350 gramów dla rozmiaru M. To jest rewelacyjny wynik, jeżeli chodzi o masę. To naprawdę czujemy, kiedy zakładamy ten kask na głowę. Dalej, blenda przeciwsłoneczna, która sięga niemalże deflektora nosa. Jeżeli ktoś lubi długie blendy przeciwsłoneczne, no to będzie dla niego świetna propozycja, ponieważ cały ten obszar, który mamy przed oczami, jeżeli sobie blendę opuścimy, no to mamy chroniony przed słońcem. Tutaj nigdzie się nie przebija, pod spodem nie docierają te promienie. Blenda jest bardzo długa, no ma to też to pewną wadę, ponieważ jeżeli ktoś ma długi nos, no to musi uważać z opuszczaniem tej blendy, żeby przypadkiem ta blenda nie spadła mu na nos. Natomiast dla osób, które mają regularną twarz, to ta blenda będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. Dalej wizjer. Wizjer jest z blokadą. Ta blokada spełnia dwie funkcje.
Po pierwsze, w przypadku wypadku, to wizjer z blokadą nie powinien nam się podnieść. Jeżeli kask nie ma blokady wizjera, to zdarza się, że taki wizjer się podniesie, że się wypnie, no i wtedy nasza twarz nie jest tutaj niczym chroniona. To jest jedna funkcja tego przycisku, tego klipsu, którym dociągamy wizjer, a druga sprawia, że ten tutaj klips, który mamy, sprawia, że wizjer do uszczelki jest mocno dociskany, co wpływa nam na wytłumienie kasku, ponieważ no, mocniej dolega do uszczelki i tutaj naprawdę bardzo dobre spasowanie tego kasku, nie ma absolutnie żadnych przewiewów. Wytłumienie. Wytłumienie tego kasku, również użyję tego słowa, ale jest rewelacyjne. Częściowo za sprawą konstrukcji tego kasku, częściowo za sprawą wizjera, częściowo za sprawą tego, że od dołu znajdziemy bardzo szeroki kołnierz, który nie dopuszcza do tego, aby od spodu podwiewał nam wiatr. Jest to jeden z najlepiej wytłumionych kasków, w jakich miałem okazję jeździć, wręcz porównywalny do na przykład RPHA-1, czy też spokojnie do RPHA-70, którą używam osobiście od paru sezonów. Więc bardzo, bardzo duży plus. Po pierwsze, za bardzo niską masę, co naprawdę czujemy, kiedy mocno pracujemy ciałem, kiedy obracamy głową, kiedy jeździmy po zakrętach, po górskich wirażach, i po drugie za wytłumienie. Wizjer oczywiście, tak jak wspomniałem, o szerokim polu widzenia. Wentylacja w zupełności wystarczająca jak na kask sportowo-turystyczny, co jest też fajne, nie mamy tutaj skoku tej wentylacji, tylko działa ona liniowo, możemy sobie ustawić dokładnie taki zakres tych wlotów, domknięcia i zamknięcia, dokładnie taki, jaki potrzebujemy. Często w kaskach jest to jednostopniowa, czy też dwustopniowa, a tutaj mamy liniowy zakres, gdzie możemy sobie wyregulować dokładnie do naszych potrzeb ten kask i tą wentylację. Na wytłumienie wpływają również tak zwane turbulatory wizjera, takie łezki tutaj na krawędzi, które zapobiegają powstawaniu turbulencji w okolicy raczetu, w okolicy tutaj mocowania tego wizjera, co również wpływa na wytłumienie, ponieważ czasem zdarza się w kaskach, że właśnie stąd dochodzą jakieś świsty i ta technologia tych turbulatorów zastosowanych na wizjerze zdecydowanie pomaga w wyciszeniu kasku i to naprawdę czuć, kiedy zakładamy ten kask na głowę, jest naprawdę świetnie wytłumiony. I jeszcze jedna ciekawa funkcjonalność tego modelu. Mianowicie na spoilerze, a w zasadzie w spoilerze, mamy chip NFC, chip ratunkowy, po zeskanowaniu którego w tym miejscu przykładamy telefon, skanujemy i pojawiają się nam informacje na temat, na wypadek właśnie jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, czyli do aplikacji wpisujemy wszystkie niezbędne dane, które chcemy udostępnić na przykład ratownikowi i ratownik, gdyby coś nam się stało i gdyby zauważył, że tutaj jest taka informacja, po zeskanowaniu tego miejsca wyświetlą mu się te informacje, które chcieliśmy podać. Więc również bezpieczeństwo bierne w tym kasku jest na wysokim poziomie. Ciekawe rozwiązanie, szczerze mówiąc, nie widziałem w wielu modelach takiego właśnie rozwiązania. Być może oby się nie przydało, natomiast informuję, że taka możliwość, taka funkcja w tym kasku jeszcze jest zastosowana. Ale w przypadku tego modelu oraz modelu z włókna szklanego musi się pojawić jakieś ale, ponieważ byłoby zbyt pięknie, a idealnych kasków niestety nie ma, a przynajmniej nie ma dla wszystkich. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ tutaj skorupy, rozmiary skorup mamy 2, co nie jest zbyt dobrym wynikiem, jeżeli chodzi o fitting kasku. Być może te kaski projektowane są na włoską głowę, być może Włosi mają nieco inny układ twarzy, nieco smuklejsze te kości policzkowe, czy też całą twarz mają smuklejszą, natomiast przez to, że mamy tutaj 2 rozmiary skorupy, ten kask nie będzie dla każdego. To od razu warto podkreślić, że jeżeli mamy kształt
twarzy prostokątne albo bardzo szerokie, jeżeli mamy szeroką głowę, to będzie nam trudno dopasować odpowiedni rozmiar, ponieważ mała skorupa to jest rozmiar XS, S oraz M, duża skorupa to jest rozmiar M, przepraszam, L, XL oraz XXL, co sprawia, że jeżeli mamy twarz pociągłą i smukłą, to jest duża szansa, lub też małą głowę, to jest duża szansa, że dopasujemy ten kask do siebie i będzie on idealny i naprawdę warto spróbować przymierzyć ten model, czy akurat nam podejdzie. Natomiast w przypadku mojej głowy, która jest raczej bardziej prostokątna, to w rozmiarze S, w rozmiarze M, no praktycznie nie byłem w stanie jeździć, ponieważ za bardzo ten kask uciskał w okolicach szczęki. Dopiero w rozmiarze L jest wygodnie. Więc taka mała sugestia, jeżeli macie prostokątny bardziej kształt głowy, to być może warto zamówić nie tylko rozmiar właściwy, który wynika z tabeli rozmiarów, ale i też rozmiar większy i sprawdzić, czy ten kask będzie nam pasował do głowy i potem odesłać ten, który nie pasuje. Natomiast dla tych wybranych, którym ten kask będzie pasował na głowę, no cóż mogę powiedzieć, zdecydowanie warto zdecydować się na ten model. Co do trwałości, nie miałem okazji przetestować tego kasku w dłuższym okresie, natomiast Kasia jeździła w poprzedniej wersji tego modelu i jeździła dość długo, ponieważ parę sezonów, i nie miała żadnych zastrzeżeń co do jakości wykonania, spasowania materiałów czy jakichkolwiek problemów z uszczelkami, z przewiewami, z wentylacją, więc no zakładam, że w tej wersji również będzie pod tym względem bardzo dobrze, co też potwierdzają reklamacje, a w zasadzie ich brak, jeżeli chodzi o reklamacje na ten model, a troszkę tych kasków już się w tym roku sprzedało. Podsumowując, mamy bardzo lekki kask, bardzo dobrze wytłumiony, z w zupełności wystarczającą wentylacją na kask sportowo-turystyczny, którą w dodatku możemy wyregulować sobie w zależności od upodobań, z możliwością montażu uniwersalnego interkomu, z wysokim bezpieczeństwem biernym, ponieważ mamy ten ratunkowy chip NFC, a także mamy system awaryjnego wyciągania poduszek policzkowych w razie wypadku, z przemyślanymi technologiami znanymi z kasków z wyższej półki cenowej, jak na przykład te turbulatory Viziera. No i jak wspomniałem wcześniej, kask, który zdecydowanie warto przymierzyć i sprawdzić, czy będzie nam pasował, bo w związku z tym, że nie może być za pięknie, mamy tutaj tylko dwa rozmiary skorup, co zapewne było zrobione dlatego, aby troszkę zmniejszyć ten koszt produkcji, który no, będzie mniejszy przy dwóch rozmiarach skorup niż przy trzech, czterech czy pięciu. I dzięki temu tym szczęśliwcom, którym ten kask będzie odpowiadał, oni mają bardzo dobry kask w bardzo przyzwoitej cenie. A więc zachęcam przede wszystkim do przemieszczenia tego modelu, bo jeśli będzie pasował, to będzie to bardzo dobry wybór. Dzięki serdecznie za uwagę. Zachęcam też do obejrzenia ostatniego mojego filmu na kanale, gdzie wyjaśniam różnice pomiędzy kaskami termoplastikowymi, poliwęglanowymi, czy też właśnie z multikompozytów, i również wyjaśniam różnice pomiędzy poszczególnymi multikompozytami. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany szerzej tym tematem, to zachęcam, link znajdzie się w opisie. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.